Cześć, mamo, z tej strony Kubikszona, dziś gramy w Farming Simulator 19. No i jedziemy. Jak w poprzednim odcinku jechaliśmy tą drogą do sąsiada, bo sprzedać mu pług. No to jedziemy dalej. Nie wiem, jak ta seria jeszcze się będzie nazywać. Ale dobrze, fajnie, dźwiga już masejka. Leci na koło. Szybko pędzimy. Do sąsiada sprzedać mu ten pług. Nie wiem, czy dziś dostanę pieniądze. Nie wiem, kiedyś tam przeleję. Oj, szybko zdążę przed autem. Ja pierdzielę, no. Przed chwilą był wypadek. Maseja też. Dobra, szybko. Przed chwilą. No, tym Masejem się kierować nawet nie da. Jeju, ja jeszcze bez kierownicy gram, bo nawet nie mam. Ale może kiedyś będzie, no to i będę grał. No ale, kurde, ten Masej na koło leci, jak nie wiem. Jakby on miał, nie wiadomo co zrobić. Dobra, już dojeżdżamy pomału. Kierunkowskaz zdamy. No i właśnie. No, chłop mnie wyprzedził, no. Tylko problem w tym, że ja... O, kolejny. Tutaj, do pana. No, cholipka. Dobra. No, tam chłop ma 30 i zetora. Tylko, że ten zetor jest zepsuty, jak nie wiem, i będzie go sprzedawał. Chyba na złom. A 30 to jest, kurde, jednak mocno to. Ja mu ten pyk tu oddaję. No, zetor też nie jest w dobrym stanie. Dobra, pędzimy na gospę i może jakąś robotę już się wezmę. Gruber jakiś może jakiś na test ten wezmę. Może jakiś na test mi bym tak przedzwonił po sąsiadach, może by mi dali jakiś taki agregat do siania kukurydzy, fajnie, w sensie siewnik do siania kukurydzy albo słonecznika, ale nie wiem, czy to w dzisiejszym odcinku. Bo ja sobie zanim dojadę na gospę troszkę minie. Ale dobra. Ła, tu gałęzie to też. O, skoczymy tędy. Tu jeju, tu taka dziura. Albo pojedziemy siewkę albo opryskiwać najlepiej. Władek w końcu zostanie odpalony po tych kilku dniach. Bo też mróz był, no to nie było tak kolorowo, ale ciśniem. No tu kiedyś myślę, że te pola mogą być moje. Tu fajnie takie większe połączyć te wszystkie pola. Dobra, tu włącz te wszystkie tu pola, no to kawał pola by była. Nawet i zarobić bym dużo mógł z takich pól. Tutaj. Kurde, jest ten. Ja tu kiedyś wpadłem. Motor został gdzieś tam w dnie chyba, albo już złamowany wyciągnęli. Ale to tam, ile to był taki Simpson. Może kiedyś jeszcze takiego znajdę na Oliksie i może bym kupił za 1002. Dobra, tu przez nasze pole szybko. No to... Też to testowałem taki na testach, miałem. Dali mi na chwilę taki, żebym tylko zobaczył, bo oni tu nie mieli po prostu takiego traktora. Ja miałem takiego troszkę mocniejszego, bo ten Masej był. Dobra, bierzemy Władka, jakbyśmy mogli. Albo tym Masejem będziemy pryskać. Tylko się tu oj. Dobra, żeby nowego nabytku nie zepsuć tak od razu. 40 stoi. No, żniwa to już... Za niedługo też może jakieś krowy będą. Dobra, ja robię cięcie, pojadę po to. Po... Nowy... No, po te... Po... Płynny nawóz,
Po kurde, no nawóz po prostu. To cięcie robię. Dobra, ja już jestem. Lecimy tym masejem na te. Łe, nie dźwignąłem. A, do maseja to jest troszkę mały ten. Tutaj mamy tego nawozu. Lecimy pryskać to. Chyba pszenicę, jak dobrze pamiętam. Tutaj na pole jedno. W ogóle ile tu nawożenia potrzeba? No tu jest, w ogóle nie jest nawiezione, no to. Dobra, lańce rozkładamy. Chwilę, czy to są. Nie, to nie są te lańce, co myślałem. Idealnie. Dobra, ciśniem. Rura na tłoki. Ile? Takie 16? Dobrze jest. Ogólnie u mnie na wsi taki masejek. Taki zestaw widziałem. Jak pryskał. No może trochę inny masej, ale też opryskiwacz był. Taki sam, jeden w jeden ten sam opryskiwacz. Masej to był chyba 235, a nie 255, no to troszkę różnica. Mniej koni miał. I też miał kabinę i opony z przodu miał inne. Ale ja wziąłem takiego, no bo taki mi się spodobał. Rejestracja brzozów. Lecimy. Oj, tu szybko trzeba, pyk. Tu ogólnie obok pole też moje i tamto, co jest ściernisko po słoneczniku, też jest moje, tylko ja tam będę siał właśnie kukurydzę. Nie kukurydzę, tylko słonecznik. Dobra, tu jeszcze trochę dosyć. Uuu, troszkę blida. O, jak tak będzie, że ja nie opryskam w ogóle pola na jednym tym, no to troszkę będzie problem. Bo to będzie. Dobra, tu jakoś fajnie, żebym wziął to szybko. No dobra, tu troszkę nie będę musiał, nie będę pryskał tego. Żeby by było trochę bardziej opryskane większe części. Ale masajek piękny. Idzie w poga. Daje w ciry, no ten, no ten opryskiwacz mu nie daje tak w ciry, ale jak był ten pług, to jak ja tu orałem to pole, no to mi schodziło trochę, bo jak tamten pług, jeszcze nie wiem czego, ale tu hydraulika w tym maseju jest strasznie słaba i nie dźwiga tak dobrze, jak ma dźwigać. A powinno dźwigać szybko, a to zanim dźwignie, to troszkę zajdzie. Dobra, ciśniemy. Zaraz pojedziemy na takie dalsze. O Jezu. Te lańce powinny już, nie wiadomo co z nimi się stać. Ale dobra, żyją to żyją. No akurat tu na serio. Ale tamto pole jak pojedziemy, no to będzie lepiej, bo tamto jest mniejsze, co pojedziemy teraz. Robić. No tu nie ma takiego problemu masej. No chociaż. No ale to też jest z takiej skarpy. Trzeba wyjeżdżać tu. Napełnimy sobie szybko. I będziemy cisnąć. Dobra. Rura na tłoki. Fędzior stoi za. Niedługo to on będzie tak katowany z pójem, że to. Ale to pikuś powinien być. Za niedługo też dzierżawy pójdę, no to dłużej będą siewy i ogólnie trwać wszystko. Będzie też trzeba kupić jakąś siewkę troszkę. Już większą, bo nie mam w ogóle siewki, no to fajnie by było coś mieć. No hajs się na razie trzyma, bo te 10 tysięcy, no nie jest to dużo, ale mi tam wystarcza na razie. Kupiłem pług, kupiłem traktor, no to dobra, tu zaraz będzie trzeba skręcać. Kierunkowskaz już będę puszczał. Ptaki odlatują.
Ale jeżeli chcielibyście odcinki z nowego farminga, no to mogę nagrywać, ale nie do. No, na razie nie, bo jeszcze nie ma. Jak wy ten odcinek oglądacie, no to już jest farming. Raczej 22. Ale ja jeszcze zanim go sobie kupię, chwilę zajmie. Nie wiem, czy też to tak będzie łatwo, ale no, może w grudniu, w styczniu zacznę nagrywać Farminga 22. Bo jeszcze to, ja widziałem, fajnie to wyglądał, teraz dużo youtuberów. Głównie to polecam cały team MST. Lubię cały team MST. No, oni fajne odcinki robią. Mi się nie nudzą te ich odcinki. Ogólnie, no, jak dla mnie najlepsi youtuberzy z Farminga, którzy nagrywają Farminga. Dobra, pyk. No, ale ten Farming 22 nie jest też taki hop-siup, bo jeszcze modów nie ma dużo, a ja właśnie tak chcę, żeby trochę modów już wyszło, bo teraz jakbym sobie miał kupić tego farminga, no to troszkę by bez sensu, bo bym bez modów grała. Ja teraz cały czas na modach gram, no nie mam serii bez modów. Ale dobra, lecimy. A jeżeli byście chcieli jakieś serie na dużych, niepolskich maszynach, ale na przykład takich większych, innych maszynach, no to piszcie w komentarzu. Bo ja mogę nagrać na jakichś innych, większych maszynach, nie tylko polskich, mogę na przykład na jakiejś innej mapie. Na przykład Felsbrun, ale raczej to Felsbrun, jak już, a nie Ravenport. Dobra, my tu ciśniemy tym masajkiem. Ogień na tłoki, tu wszystko to napęd na przód jest. Nie, napędu na przód nie jest, ale opony rolnicze są to. Tak wygląda, że na przód napęd, ale nie ma. Dobra, zajeżdżamy na gospo. Jak słyszycie myszkę albo klawiaturę, no to ktoś się wkurza, jak gra w Minecrafta, no to. Nie mój problem. Będziemy chyba brać, no żeby tak było te 20 minut odcinka, no to weźmiemy sobie szybko jeszcze talerzówę pod fędziora i pojedziemy talerzować. Bo to jest kawałeczek dosłownie. Oj, nie wiem czy laniec jeden nie jest uszkodzony. A tu zresztą masy będzie stał. Dobra, tu trochę przepchnę tą talerzówę. Łe, jak ją tak dźwignął. Dobra, palimy go. Zamyka. W sumie wolę, żeby były zamknięte, bo nie chcę, żeby było te światło się paliło. Dobra, pyk. Trochę przestawiło to. Taka talerzówka, no to malutka. No, ale swoje będzie robić. Fędzior w ogóle nie będzie czuł praktycznie. To 80 koni wymaga ta talerzówka. Nie wiem jakim prawem, jak to 40 ciągnęła. Co? Co to jest? Może trzeba naprawić maszyny. A tu nie. Napraw. To też nie są nowe maszyny. Tu ten pług sąsiadowy. No powinien iść jak nie wiem. A ta talerzówka nie wiem, czy nie zbagowana jest. Nie wiem, 30 z nią normalnie szła. Taki traktor nie pójdzie z taką malutką talerzówką. No to będzie trzeba ją wymienić chyba. Na jakąś podobną trochę chociaż. Albo po prostu ją sprzedać.
Dobra, ja chyba zrobię cięcie i ją sprzedam i przywiozę nową. Dobra, jest już nowa talerzówka. Nie wiem jak... Czekaj, jaka to była talerzówka Kvernlanda, która jest troszkę większa, ma te 3 metry i fędzior z nią idzie miodzie, no. Idzie z nią tak, jak nie wiem. Chyba idzie, bo nie wiem. No tak, idzie lepiej, idzie C12. Chociaż ona nie jest naprawiona. Chwila napraw. No. I teraz powinna jeszcze bardziej iść. Chociaż. No, tu się nim też rozpędzi. Ta talerzówka na pewno lepsza niż tamta, bo z tą idzie szybciej. I jeszcze 3 metrowa jest. No to jest. Kurde. Ciut miód i orzeszki. Ciut miód i orzeszki. A wymaga 100 koni, a tamta wymagała 80. A też to jest już kurde kawał. Trochę waży, to ten obciążnik dużo daje. Nawet nie czuję praktycznie, bo to jest obciążnik 1250 kg. To nawet mówił chłop. Ale dobra, idzie, idzie na razie, fędzia. Nic nie czuje. No, akurat czuję trochę, ale moc jest w takim fędzie. No na razie poprzeczniaków nie robię, bo tu nie chce mi się tak robić, ale jak to, zaraz, nie no, już kolejnego pola nie obskoczę, nie zdążę, bo to już będzie kawał. Dorobię boty, ale w następnym odcinku może zrobię to pole kolejne. Ale nie, no to jest magia, jak ludzie robią takie fajne takie fajną talerzówkę, a później się okazuje, że nawet traktor 200-konny nie da z nim rady. No, pięknie. A talerzówka, która wymaga 80 koni. Dobra, tu ciśniemy. Szybko moc. Jakbyście za... To, w poprzednim odcinku zauważyliście, że nie było końca, ale to przez to, że wyłączyło mi się nagrywanie i nie chciało mi się dogrywać już. Siada fędzier. No fędzier siada z tym, z tą talerzówą, ale jak tam. No też mam moc na zakopywanie się, ale myślę, że go wywalę, bo przy orkach fędzier może mieć ciężko. Tu już zajadę na pole, tak od zraz, dwa razy się przejadę. Poprzeczniaka teraz tu zrobimy. Dobra, opuszczam i ciśniemy. No jakiegoś tu nie ma ciężko ten fędzior, ale no wolę go tak nie katować też, bo to szkoda takiego nowego traktora katować. Ciśnie, ciśnie. Młody traktor. Troszkę już używany. Talerzowanie idzie na razie. Jak na razie. Tam i z powrotem się mogę przejechać. Rozruch silnika 102. To nie wiem, co to oznacza, ale chyba to jest moc, którą wkłada traktor w tą maszynę, no to jest 100%. Ale ciśnie fędzior, to nigdy się na nim nie zawiodę. Mocna maszyna. Żniwa tutaj będą piękne. Gorzej jak już coś będzie większe, jak się kombajn zepsuje, ale w to nie wątpię, bo to też Wistula moc. Polska moc. Dobra, dźwigamy. I tu od granicy, od sąsiada granicy, co już mu rośnie ta pszenica. Mi jeszcze nie urosła, ale to tam. Już to mniejsza. Tu będzie trzeba chyba przyjechać jeszcze raz. No, 20 minuta, 20 już jest, będzie.
A ja cisnę.